proponuję, spróbujcie tego, a potem dopiero krytykujcie. Witajcie ponownie w mojej trackerskiej kajucie. Już myśleliście, że się nie pojawi, co? A jednak jest trackerska kajuta, jest w kajucie, jest czat. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę z tego powrotu, bo brakowało już mi do mojej kajuty i brakowało mi rozmów z wami właśnie z tego miejsca. O czym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać? No, dzisiaj będzie temat bardzo taki delikatny. Dzisiaj z wami chciałbym porozmawiać o, po pierwsze, o policji i o jednej ze stron internetowych, która no zwraca uwagę na zachowanie właśnie służb mundurowych. Naturalnie mówię tu, o ile możecie się domyślić, o stronie na Facebooku, która nazywa się Sfotografuj Policjanta. Dlaczego powiedziałem, że chcę zająć się policją oraz tą stroną? Oczywiście te tematy się ze sobą wiążą. Zacznę jednak od policji, bo dzięki temu płynnie będę mógł przejść do strony Sfotografuj Policjanta. Wiemy, polska policja jest taka, jaka jest. Wynika to z braku wykształcenia, wynika to z braku pewnego rodzaju powołania do tej służby, bo powiedzmy sobie szczerze, większość młodych ludzi, którzy kierowało się do tych służb, kierowało się dlatego, ponieważ chcieli wcześniej pójść na emeryturę. Taka jest prawda. Niestety przyjmowanie, kryteria przyjmowania ludzi młodych do polskiej policji no wymagają jeszcze dużo do dopracowania, jeżeli chcemy być delikatni. Bo powiedzmy sobie szczerze, jest 10% policjantów, którzy są naprawdę jakoś tak z powołania, jakoś robią, wykonują ten zawód tak, jak się należy. Posiadają w sobie bardzo dużo empatii i robią to naprawdę dobrze. Ale 90% polskiej policji... braki w wykształceniu, braki w szkoleniach, czy choćby w podstawowych zasadach kultury. Tak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa z polską policją. I wszyscy,
bardzo o tym dobrze wiemy. Na szczęście dla wszystkich macie mnie i ja mam sposób, jak rozwiązać ten problem. Rozwiązaniem tego problemu jest, po pierwsze, rozwiązanie formacji Straży Miejskiej. Pieniądze, które są pompowane w Straż Miejską, wpompować w policję, w konkretne egzaminy psychofizyczne, w konkretne egzaminy techniczne i w wysokiej jakości szkolenie. Bo powiedzmy sobie szczerze, polscy policjanci naprawdę nie są wyszkoleni. Nie, nie są. Nie, 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 nie. Właśnie w tym momencie obywatelom z pomocą chciał przyjść pomysłodawca strony Sfotografuj Policjanta. No i fajnie. Fajnie, że ktoś pomyślał o tym, że trzeba by zacząć patrzeć ludziom, którzy nas pilnują. Zacząć patrzeć im na ręce, na to, co robią, czy sami przestrzegają tych przepisów, których od nas wymagają, bo przecież powinni świecić przykładem. I samo założenie było fantastyczne. To był bardzo dobry pomysł. Ale. Założenie było szczytne, ale i tak skończyło się na przysłowiowym biciu piany. Bo część użytkowników, którzy przysyłali zdjęcia na tą stronę, owszem, pokazywała niedociągnięcia policji pod tytułem zatrzymywanie się na miejscach dla niepełnosprawnych, zatrzymywania się w miejscach, w strefach wyłączonych z ruchu, tudzież innych konkretnych naruszeń, na przykład w ruchu drogowym. I gdyby na tym się skończyło, gdyby w tą stronę szło całe to zamieszanie, byłoby dobrze. Ale niestety z ludzi wyszła typowa wieś i cebula. No i zaczęły się jatki pod tytułem: a policjant zatrzymał się tak, a nie inaczej, a policjant poszedł po kebaba, a policjant zrobił kupę. Wiecie co? To nawet nie jest śmieszne. Bo my Polacy w tej swojej polskiej nienawiści, dlatego że jakiś pan policjant kiedyś wypisał mandat nam, jesteśmy w stanie po prostu wypchnąć gościa z samolotu, jakbyśmy mieli możliwość. Jeżeli w ten sposób to ma wyglądać, to ja dziękuję, naprawdę. Jeżeli widzę po raz kolejny zdjęcie pod tytułem, że tak, policjant pewnie poszedł po burgera albo po kebaba. Wiecie co? Dobrze, niech idzie chłopina, niech coś zje. On też musi żyć, tak jak wy. I to, że zatrzymał się na przykład 10 cm dalej na miejscu parkingowym niż powinien. Wiecie co, wy też tak robicie. Każdy z was tak robi, ja tak robię. Każdy ma coś na sumieniu. Więc wiecie co? Kurde, no zanim rzucicie kamieniem, to zastanówcie się nad sobą. Ja rozumiem, że policja jest od tego, żeby nas nadzorować i oni powinni być dla nas wzorem. Ja to rozumiem. Ale to są tylko ludzie. I wiecie co? Jeżeli to ma tak dalej funkcjonować, to weźcie, zajmijcie się lepiej, nie wiem,
księżmi pedofilami na przykład, bo to jest poważniejszy problem społeczny, albo nie wiem, weźcie widły i idźcie na wiejską, na Sejm. A jeżeli macie sposób na rozwiązanie problemu z niedokształconą policją, to proszę bardzo, droga otwarta, spróbujcie zrobić jakiś obywatelski projekt ustawy poprawienia jakości policji. Droga wolna. A tak w ogóle, to wszystkim tym, którzy właśnie w taki buracki sposób najeżdżają na policję, proponuję, żeby wcielili się w rolę policjanta. Idźcie do szkoły policyjnej, skończcie kurs, wykształćcie się w tym kierunku i potem idźcie na ulicę. Idźcie na ulicę walczyć z takimi ludźmi jak wy, którzy plują na mundur, którzy plują na jakiekolwiek wartości, a jedyne co się liczy to to, żeby komuś obić mordę. Proponuję, spróbujcie tego, a potem dopiero krytykujcie. Tak więc jeżeli chodzi o moją osobistą opinię, zielone światło i pełne brawa dla ludzi, którzy stworzyli stronę z fotografią policjanta. Wielkie brawa dla ludzi, którzy potrafią dopilnować i sfotografować odpowiednie miejsca, że są w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I potrafią wsadzić palec w oko tym, którzy robią naprawdę konkretne wykroczenia, ale czerwona kartka dla wszystkich motherfuckerów, którym się wydaje, że skoro jest taka strona, to można rzucać każde zdjęcie i to wszystko będzie zabawne. Nie, nie będzie. Dobrze, moi drodzy, tyle chciałem dzisiaj wam przekazać w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że go oglądaliście. Cieszę się, że ja mogłem się przed wami wyspowiadać, co mi na duszy leży. Mam nadzieję, że następnym razem, przy następnym odcinku, będzie was tam z drugiej strony jeszcze więcej. Oczywiście powtórzę się, ale są tacy, którzy nie wiedzą jeszcze o takich funkcjach. Subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę, takie łapki dawajcie, czyli tak, może odwrotnie. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to proszę, wejdźcie na link, który pokaże się teraz tutaj. To jest link do mojego niemieckiego prawie codziennika z pytaniami od was i moimi odpowiedziami. I tam zadawajcie wszystkie pytania, jakie przyjdą wam do głowy, a ja będę starał się wtedy na nie odpowiadać. Także jeszcze raz dziękuję za spotkanie, do zobaczenia, zdrawim i piszcie!